Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek Dziedzictwa Hogwartu. Biorę się z błotorejami, jak widać. O, tam to coś się wkurza. Myślę, jakiś ten błotoryj, kurczę, nieruchawy jest. No dawaj. A je, kurde, nie to chciałem. O, dobra, leży. Dobra, naładujemy się trochę energią. No, dobrze, bo tak zacząłem, kurczę, w trakcie tutaj, słuchajcie, bitwy. No, ale okej. Trochę tych języków zdobyliśmy. I wejdźmy sobie, słuchajcie, do misji. Ponieważ jedną rzecz tutaj zaproponowaliście, żeby no, jednak wrócić do tej rozmowy z dyrektorką, bo trzeba popchnąć fabułę do przodu. Ale zasugerowaliście, że może by spróbować z pokoju życzeń. Więc wejdźmy sobie tutaj. I zaraz zobaczymy, czy tam można teleport ustalić do tej komnaty mapy, nie? Sprawdźmy to. Bo faktycznie tutaj, tak jak pisaliście, no jest odkryty teleport, no ale jak widać, tu się nigdzie nie podświetla. To jest klasa zajęć o zwierzętach. Tutaj mamy wieżę zachodnią, tutaj mamy trawnik zajęć z latania, dziedziniec dzwonnicy. No to takie mamy tutaj jedynie teleporty, jeżeli na to kliknę, tak? Natomiast możemy jeszcze spróbować się przejść. Kompasik mi tutaj coś nie działa. No. Możemy spróbować się przejść z wieży astronomicznej, nie? Ale ja obawiam się, że coś tutaj, kurde, jest nie halo, bo no, sami widzieliście, gdzie prowadzi, jak prowadzi, ale my faktycznie robiliśmy, słuchajcie, takie właśnie misje w tej komnacie mapy. No i wszystko było w pożądalu, nie? Dobra, lecimy. O. I Rytek szaleje. No, też trochę porad daliście odnośnie tam używania niektórych czarów na niektórych rzeczach i tak dalej, choćby to, żeby dla przykładu użyć jakiegoś ognistego zaklęcia na... Oj, can you help me? Nie mogę ci helpnąć teraz. Na, słuchajcie, tych ala myśl o odsiewniach, nie? Więc jeżeli nie zapomnę i coś będziemy mieli po drodze, to znajdziemy, a tymczasem no cisnę. Tak profilaktycznie, bo tutaj już niektóre rzeczy były znajdowane, no ale ja jestem przekonany, słuchajcie, że mnie kieruje właśnie na zewnątrz zamku. No możemy sobie na mapie zobaczyć, gdzie to nas kieruje w ogóle. No, widzicie, z uporem maniaka, kuźwa, to nawet nie ma co. A ja nie znam na pamięć trasy tam na dół, żeby trafić jakoś. No i robi się spory problem. Czekajcie, a może tu coś? No nie. Też nie. Dziedziniec transmutacji. Klasa transmutacji. Klasa zajęć. Klasa profesora Figa. To już testowaliśmy. No masakra, kurde. Coś się musiało popsuć, słuchajcie. Ewentualnie jest coś, o czym nie wiem. A! Kurna, patrzcie. Dobra, nie przyuważyłem. Teraz mamy. Cholera jasna. Co za mogiel. Żeby człowiek musiał się, kurde, tak głowić. Ale dlaczego kompas nie prowadzi? Ale dobra, słuchajcie. Najważniejsze, że się udało. Już.
nie będziemy teraz biadolić. Czyli musimy zapamiętać, żeby tutaj wchodzić, słuchajcie, z pokoju życzeń. Dobra, idziemy. W końcu się udało welcome tutaj dotrzeć. No, welcome, welcome. Hello, professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Okay. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. No to fajnie. Niezła misja. No dobra. Aktualizacja jakaś? Nic? Teraz profesor Black. Gdzie on ma... Gdzie on ma ten swój gabinet, kurczę? O, to jest pytanie. Wieża astronomiczna, klasa zajęć. On to, czekajcie, on przed czarną magią? Nie, to nie on. On eliksirów chyba, tak? Kurde. Dobra, jakoś tam trafimy. Zobaczmy tę misję. Mamy znaleźć położenie trzeciej próby obrońców, okej. Mamy się spotkać tutaj... O, Imperio można byłoby się nauczyć również. No, to bardzo ciekawe. Sebastian przysłał do mnie słowę z wiadomością, że wpadł na trop reliktu, który mógłby pomóc Ann. Spotkajmy się, słuchajcie, bo Imperio może się nam przydać czasami. A to? No dobra, Poppy odpuścimy dzisiaj. Ale tego zaklęcia Imperio to ja bym się chciał nauczyć. A później będziemy może szukali jakby tutaj rozwiązania. Znam już hasło do gabinetu dyrektora. Cieszy mnie to, ale myślę, że to zaklęcie nam się przyda tam później w walce, więc proponuję, żeby jednak najpierw zaklęcie, a potem coś innego. Dobra, tutaj się tepnę i najwyżej miotłą przelecimy, bo tam trzeba odkryć teleport. Katakumby, te. Perhaps Professor Fig will know what to do. Ty się tym teraz nie przejmuj, słuchaj, bo ty lecisz do... Do Sebastiana. Isru. Bo to ryje, to jakieś kurcze takie ich siedlisko chyba jest, nie? No dobra. O ty panie, co to mnie tu? Looks rather dark in there. Trochę tam ciemno. Dobra. You're here. Good. No, pogadajmy. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Okej, okay, czy w raporcie uczniowskim było coś jeszcze? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study.
No dobra, rozejrzyjmy się po katakumbach. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. No ale co ten Ominous ma tutaj, kurde, do powiedzenia, jak to też uczeń. Raport uczniowski. Zadanie w katakumbach dało nadspodziewanie dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy, ale jednego nie mogę zignorować. W podniszczonej wnęce za wielką salą pośród wywróconych sarkofagów znajdował się relikt o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać, ale zabieranie przedmiotów jest zabronione. No właśnie. Dobra. Wejdźmy do katakumb, ale... No wejdźmy do katakumb. Bez ale. Zapiszemy sobie grę po wejściu, nie? No, ciekawe, co tam będzie trzeba robić. Na pewno będzie walka. Ale... I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Dobra, dobra. Zapiszemy. Elegancko. I ciśniemy dalej. Zaklęcia bojowe mamy wybrane na pasku. Więc dobrze, a ty się trzymasz z daleka, tak? O, pajączki. Wziął ty we mnie strzelasz? The rest of the tomb will be insect free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Dobra, pająki to nie robale. No okej, okay, ale my tam mamy to jakby spalić. Ciekawy jestem, czekajcie. Czy tym? Dawał radę, okej. Okay. Natomiast... No spokojnie, no nie denerwuj się, omnibusie. No fajnie, fajnie. Dobra, mamy tutaj jakieś takie... I'd wager the sarcophagi can be opened. No właśnie. Mamy tu jakieś dziwaczne takie rzeczy. To spróbujmy w takim razie zrobić tak. Opening all of these is tempting. Okej. Czyli teraz grzebiemy po grobach, tak? We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Mhm. Czyli tutaj nic nie ma. No dobra, to w takim razie... Odstawmy sobie to tutaj, bo tam na pewno coś będzie. Okej, okay, no i mamy szkatułę. Dobra. No cóż, trzeba cisnąć dalej w takim wypadku. No ale widzimy, pajączki są obecne, więc... O, i mamy następnego. Czy to już wszystkie atrakcje? Czy jeszcze coś zostało? Tak, jeszcze mamy. Dobra. Read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Revelio. Okay. Confringo.
No, za chwilę będziemy się tam bawić. No, nie pali się? Ciekawe. Dobra, ale otwórzmy sarkofagi. Dobra, coś wypadło. Jakiś ten mieszek. To koniec atrakcji na Tonight? Czy coś jeszcze będzie? Pieniądze, same pieniądze, słuchajcie. No dobra, no to teraz tak, zobaczmy bombardę. Trudno nie było. Ale mamy też tutaj jakieś przejście. Niemniej jednak wolę zobaczyć, co tutaj się znajduje. Aha. Oczywiście. Dobra. Fajnie. Dobra, mamy... za mną jest jakiś. No okej. Okay. No longer feels like a tomb. No, rzeczywiście. Catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins, and then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. To się przyda. Revelio. Mhm. Tam też coś mamy. Luźny kobaltowy szalik w runy, ale to nie pod nasz... Nie spełnia naszych oczekiwań. Dobra, czy bombardą bym to rozwalił? Raczej nie, ale spróbujmy. Ale warto było spróbować. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj jakaś szkatuła mi się podświetla gdzieś. Jakaś skrzyneczka. I jest! No, kolejny szalik. No dobra. Gdzieś jeszcze coś? Aha, tam, ale to... Dobra, idziemy tutaj. Kolejne pajongi. Widzę, pająk się tam czai jakiś. Wpis z zeszytu ucznia. Zobaczmy. Nierozważnie wspomniałem w moim raporcie o znalezionym relikcie i napomniano mnie, abym go nie ruszał. Ale badania są ważniejsze niż moja wierność zasadom. Czuję, że w tym relikcie coś drzemie. Słyszałem, że osoby wybrane przez różdżki z dębu szypułkowego władają potężną intuicją. I ja w to wierzę. Dlatego właśnie, gdy nikt nie patrzył, przystąpiłem do działania. Wyczarowałem dwie bariery, aby odizolować relikt. Niech przodkowie mi wybaczą, ale użyłem do tego ich kości. Zamierzam tam wrócić, ale najpierw muszę się przygotować do kolejnego zadania, czyli nauki zaklęcia Imperius. Podobno dobrze działa na wrogów. A no właśnie. What did you find? Porozmawiajmy z Sebastianem. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic. And conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But... let me think for a moment. No dobra. Jak myślisz, skąd pochodzą te kartki z pamiętnika? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose.
Or the student may have simply dropped them. No dobra, to ja już zacznę. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Dobra, ale ja bym chciał jeszcze wyciągnąć tutaj... Wiecie co, tu gdzieś pająk był? A właśnie, i boję się, że jak otworzę tamten sarkofag, to on akurat wypełznie. Ale spróbujmy. Okej, takie tu rzeczy. No i miałem rację. No i co? Już? No i co? Co ja mam z tymi kośćmi zrobić, kurczę? Takie coś nie działa. Ale warto było coś zrobić. Uczeń wspominał, że kości są kluczem, czyli co? Cholera. Co to się tu dzieje? Może by tym... Nie, to chciałem pójść to. Albo akcja. Akcja kości. To... Okay. Kości są kluczem, no to co? To je tu przytargajmy. O kutwa. Dobra. Nie za fajnie. Co teraz? Dostań się przez barykadę. Cześć, dam to bombardy można użyć, nie? Tu jak widzimy, to też są jakieś te. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Oczywiście. Dobra, ciśniemy. Dobra, mieszek jakiś. I kolejne kości. No dobra. Zabierajmy to badziewie. Aha. Ale to nie wszystkie kości, które tutaj udało się zgarnąć, bo tam jeszcze jakieś były. Chociaż... A nie. Dobra, czyli to już wszystkie. No i wydaje mi się, że jeszcze te tutaj z tego ala ołtarza, czy co to tam jest. No dawaj. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Bardzo zabawny jesteś. Dobrze, ale ja jeszcze chcę przetrzepać tutaj te wszystkie miejsca, zobaczyć, upewnić się, że zgarnęliśmy to, co mogliśmy zgarnąć. Tam chyba jeszcze mamy jakieś rzeczy. Tutaj coś widać mamy. Na górze też coś tam było. Może byłoby podejść, zobaczyć. Jak to mówią, co nagle, to po diable. No, miniemy tam ciekawe jakieś ciuchy, które mogą nam się przydać, no i co wtedy? Ale jak się tam dostać? Czyli tak łatwo to nie będzie. Rozumiem. Rebellion. Tutaj, tam coś jest takiego jakby do pociągnięcia, jakby do...
Jakaś dźwignia może... A nie, to jest ten, grobowiec. Sarkofag. Kurde. To może my musimy... Chwileczkę, jeżeli bym popatrzył... Nie ma tutaj gdzieś nic takiego, co by można było szarpnąć do otwarcia? Chyba nie ma. Dobra, to ciśniemy, słuchajcie, tam na dół. Aczkolwiek zaraz, bo jeszcze tutaj mamy coś. Zobaczmy. O! Tędy mogę się przedostać. Prawdopodobnie będę musiał się cofnąć, ale... Ale zobaczcie. O, wow. I... Diabelskie pnącza tu jeszcze są. No dobra. Znaczy zapomnij o tym, proponuję, żebyś zapomniał o tym, no bo to... Dobra, zrobimy tak może. No tak to nie. Kurde, albo wóz, albo przewóz, no i po co ty tam idziesz? Czwóreczka. Nie szarpnę tego, bo te diabelskie sidła, o, bo te sidła są... To nam nie pozwalają na to, ale jeżeli by... W ten sposób zadziałać. A, już widzę szansę. Dobra. A, nie da się? Kurde. Ale dlaczego się nie da, słuchajcie, Confringo zapalić? No dobra, mamy tu jeszcze jedno zaklęcie, czekajcie. Z Confringo, a tutaj mamy jeszcze Incendio. Ja proponuję zarzucić sobie to tutaj. Incendio. Okej. Okay. Coś tam zadziałało, ale... A niewiele to nam się zdało. O, teraz ciut lepiej. I mamy kości. I tam też. O, ale tam kości nie ma. A, no dobra, to teraz tak, musimy tu jakoś wleźć. Czy tam jeszcze bombardę może? A, jeszcze po tej stronie. No to zobaczcie. No, wspaniała zabawa, nie powiem. Tamto bombardą mógłbym, czy... Mógłbym, okej. No dobrze, to proponuję teraz... Aha. Już myślałem, że, nie, że się zablokowałem i nie wlezę. Ale ogarnijmy to może w taki oto sposób. Ja cię kręcę, patrzcie, kapitalnie to zrobione. No i co? Aha, dobra, czyli to tak nie zadziała. No dobra, to inaczej. Chyba trzeba na drugą stronę przejść i teraz tamto. A mógłbyś tak, kuźwa, się wspiąć? Jaki ty głupi jesteś, no, poważnie. Czego ty mi to robisz, no? No dobra, to nic. Jeżeli się cofnę i tutaj bym puścił te kości, to co będzie? O, no to dobra, to będzie. Okej, most zrobiliśmy. Ty nie marudź, bo dobrze, że w ogóle miałeś jak przejść. Synu. Prawdopodobnie będziemy musieli tam wrócić, nie? Ale dotarliśmy do tej fajnej komnaty.
No i gitara, bo tu pieniądze są. Manekiny czarownic, elegancko. Tu nie ma... Aha, tu jest szkatułka, dobrze. O! Tak to się robi. Okej. Przeszukajmy wszystko, co możemy. Jeszcze tutaj. Fajnie. Fajnie, ogarnęliśmy temat. No to co, to... No dawaj no. Możemy iść tam z Sebastianem. Chodź, Seba. Idziemy. I teraz mamy znaleźć relikt, ale... Czy pajączki tu będą? Pajączków nie widzę. Before we trudge on further, I've just realized something. No. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Czego wymaga nauka tego zaklęcia? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Dobra, chętnie nauczę się zaklęcia Imperius. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. No dobra, zaczynamy stąd. No to hop. I hop. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Moment, kuźwa. Dobra, my musimy sobie, słuchajcie, zrobić drugi zestaw. Będziemy mieli w takim razie Crucio tutaj, będziemy mieli Imperio i może Experiarmusa gdzieś, to nie, Experiarmus to jest to. Albo Confringo? Może się przydać. Dobra, to taki zestawik, zobaczmy. Okej. Okay. Jadowity pomykacz, no. No, co? Czyli to działa tylko przez jakiś czas. Okej. Rebellion. Dobra. Pozbierajmy to. Łoty, panie, a to takie rzeczy tam są. Dobra, będziemy mieli zabawę, słuchajcie, z jakimś wielkim pająkiem. Prawdopodobnie tam było widać. Chyba, że po prostu on jest tak blisko, że wydaje się wielki. Ale... Tam coś jeszcze jest. Tylko tędy chyba raczej nie przejdziemy. No nie. Ale tutaj to już bombardy można użyć i tędy przejdziemy. Dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze? Patrzmy dokładnie, żeby niczego nie przegapić. Tu mamy pieniądze. To niech i tak będzie. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. Tak, dokładnie. Dobra, tamto raczej jest do otwarcia. This looks different than what we faced before. Tej bramki. Nie? O. O kutwa. Keep going. We've rid the world of another spider.
I shall sleep better tonight. Ja dziękuję za pomoc, no większość to ja robię. Dobra, i co to tam dalej, bo... Nic się tutaj nie zadziało. Tam to się nie otworzyło. Dobra, ale weźmy sobie te kości. Jak to brzmi. No to nie jest koniec atrakcji jeszcze. Przedostań się przez barykadę. Tam mamy kości, ale które to otwiera? No właśnie. Czy my próbowaliśmy wszystkiego? Oho, ale to sobie zobaczymy za chwilę, bo ktoś mi dzwoni. No dobra, proszę Państwa, sprawa załatwiona. Kebabik przyjechał, trzeba było zjeść. No ale dobra, może z pełnym brzuszkiem, szczęśliwym i zadowolonym dojdziemy teraz, bo ja się nieco pogubiłem. Więc może sprawdźmy po kolei jeszcze raz wszystkie te rzeczy. Co to się nam tam pootwiera albo i nie. Ten szarpnijmy, nic się nie dzieje. O, ciekawe. Kurde, dobra, może to jakaś kombina... Czekajcie, bo tu mamy szkielet, tak? I tutaj też mamy szkielet. Weźmy te kości. Podejrzewam, że to za mało będzie, ale... No, coś tam jeszcze trzeba. No, ale może teraz? Kurde. Dobra, to nie, taka kombinacja nie wchodzi w grę. Ten, po tym ułożeniu tych kości może coś. Dobra, zostaw, no już zostaw go. Kurde, po co go tak bierzesz, no? Może tak, taki zestawik? Też nie, dobra. A ten i ten... A naprzemiennie, powiedzmy ten... A, tam jeszcze mamy kości, kurde. Ale to ja muszę otworzyć te one powinny się otwierać jakoś, no. Dobra, weźmy. Może się nie otwierają. No dobra, nicely done, ale tam mam przecież skrzynkę, ale to może być też wejście od drugiej strony, a ja jeszcze spróbuję, no. Jakie mędy, no. Żeby nie dać Pawełkowi, no, najedzonemu. Ech, dobra. Co my tutaj mamy? Ciśniem dalej. Aha, no ciekawe dlaczego. Lubi pająki, czy o co chodzi? No, coś tu się zaraz... No właśnie. No ładnie, no ładnie. O kuźwa. O ty synu mój. Nie ciebie chciałem rzucić. Może się napijmy? Cholera, przejedzony jestem, no. Ale ty nie w jej stronę, kurwa. To bolało? Milcz, jak do ciebie mówię. Albo jak ty do mnie mówisz. To dwie matrony są. Never end.
Też tak myślałem. Siul nie pomaga. O, to kończyna tylko była. Wiecie wy co? Słuchajcie, tam coś jest. W ogóle nie było pająków, a tu teraz są. No ale dobra. Co, jeszcze kończyny jakieś latają? A, pieniądze. Proszę bardzo, jeszcze pieniądze. No dobrze. Nie ma wyjścia, słuchajcie. Okej, okay, tu mamy jeszcze te kły. Tu coś jest. Czyli to przygotowanie do bitki. Skoro już nas... Niekoniecznie. Na spokojnie. Pozbierajmy najpierw wszystko to, co możemy. Tu leży jakiś zwój, ale jego nie da się wziąć. Natomiast tutaj też mamy. Patrzcie. Ilustracja zaginionego reliktu. Notatka reliktu. No to zobaczmy. Jakieś trzy ciała na jakichś palach. No ciekawe. Dobra. I przeczytajmy. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Dopóki nie dowiemy się więcej, proszę nie zabieraj reliktu. Okej. Okay. Sebastian, the relic. Look. Could it be? No porozmawiajmy z Sebastianem. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. A mnie się wydaje, że to będzie wstęp do nauki Avada Kedavra i o to chodzi z tą ofiarą. Potrzebujemy tego reliktu. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Dobra, ale jeszcze przy okazji zobaczmy, co stamtąd wylezie. O, wylezie jakaś sakwa. Pieniądze. No dobrze. O, kutwa. Zapiszmy rozgrywkę. Chyba to jest omnibus, ale pewności nie ma. Obawiam się, że mógł śledzić Sebastiana i dotarł aż tutaj. Albo może będzie walczył. Is that ominous? Tak. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Czy to oznacza, że będziemy się naparzać z omnibusem? How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Nie. Nie mogę stanąć po twojej stronie. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Hmm.
Nieważne. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Mm-hmm. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? You're German. I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Czekajcie, dobrze idziemy? O, tam jakieś padżonki są jeszcze. O, najwyraźniej tam nie byliśmy, czyli to wszystko zostało pootwierane. No i co teraz? Robaczki. Jeszcze ty zostałeś. No, i koniec. Dobra. Tu jeszcze jakieś mogą być te, słuchajcie. No, dawaj to. Tylko co ja klikam, no? Ja chcę to spalić. Hmm. Okej, okay, a tym? A, dobra, tu mogę przejść, okej. Okay. Coś tu jeszcze do wzięcia by było. O, tam mieszek jakiś. Dobra. Bombarda. Tam jakieś przejście, ale to za chwilę. O. Dobra, eliksir wigenowy, spoko, to się przyda, bo trochę mi się zużyło. Ale to jeszcze nie koniec. Tutaj, tędy. Szczury. A tu mamy taką dużą skrzynię, to tu może być coś ciekawego. O, kolejny niezidentyfikowany przedmiot na twarz. No dobrze. Chyba można iść dalej. Gwiezdna szata, proszę bardzo. Fajne, fajne rzeczy. Jak nie dla nas do użytku, to na pewno do sprzedaży. I to by było tutaj na tyle. Możemy się cofnąć. Tam nie przejdziemy. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me,
We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Nie obiecuj, nie obiecuj. No dobra. Wychodzimy w takim razie, drodzy państwo. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Wychodzimy natomiast, wydaje mi się, że do tej dyrektorki, to znaczy do gabinetu pójdziemy w przyszłym odcinku, bo ten już dosyć długo trwa. No i teraz by trzeba było to dzielić. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important for Anne. No dobra. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do Feldcroft oraz do gabinetu dyrektora dostaniemy się w kolejnym odcinku. A wy zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.